rodaków, którzy polegli podczas I wojny światowej oraz tych, którzy oddali życie w obronie Zaolzia w 1919 roku. Wzywam żołnierzy 12 Pułku Piechoty z Wadowic i 8 Pułku Piechoty oraz milicjantów poległych w walkach i pomordowanych 26 stycznia 1919 roku w Stanawie, którzy spoczywają w zbiorowej mogile na cmentarzu katolickim. Szeregowych: Jana Byrskiego, Franciszka Nikiela, Henryka Świerczewskiego, Piotra Czulaka, Stanisława Faruga, Stanisława Kacorczyka, Alojzego Kojdera, Sabina Wierońskiego, Józefa Wronę, Jana Adamca, Jana Grandysa i Andrzeja Pawełka. Plutonowych: Karola Walusia i Jana Zacnego. Milicjantów: Jana Kocębę, Karola Pająka, Floriana Palsza, Franciszka Zielnika, Ludwika Zielnika i Franciszka Ząbka oraz milicjanta Alojzego Fiedela, spoczywającego w rodzinnym grobie na tutejszym cmentarzu. Wstańcie do apelu! Cześć ich pamięć! Zabezpiecz broń!